Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy rozmawiali o cebuli dla drobiu. Oczywiście temat warzyw został poruszony przeze mnie ze względu na to, że tak jak widzicie, kury pewnych rzeczy, jak pewnie i u was, na wybiegu już nie znajdą żadnych robaczków, żadnej zielonki. Trawy też już praktycznie nie ma, wszystko jest albo przykryte śniegiem, albo jest zmrożone. No i dlatego rozmawiamy o warzywach, to jest takie zastąpienie, żeby te wszystkie minerały, witaminy były właśnie dla kur zaspokojone. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście ogromna prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej osób ten film widziało, żeby jak największej liczbie osób pomóc. Moi drodzy, jeżeli chodzi o cebulę dla drobiu, to temat jest złożony, ponieważ to nie jest tak jak w przypadku marchewki czy buraków, że możemy tego podawać czasami wręcz w dużych ilościach. Jeżeli chodzi o cebulę, słuchajcie, to przez swoje związki i przez to, że wpływa ona na układ immunologiczny, nie powinniśmy podawać za dużo, ponieważ może powodować różne infekcje u drobiu. Także jeżeli macie, słuchajcie, wybór i zastanawiacie się, czy kupować w workach, bo tak jak wam zawsze mówię, żebyście kupowali większą ilość warzyw, niekoniecznie to muszą być warzywa, które ładnie wyglądają, a w większości nie powinny takie być, ponieważ wtedy jest szansa, że ma mniej chemii w sobie, to wtedy, słuchajcie, tej cebuli nie powinniśmy w ogóle brać pod uwagę, powinniśmy kupować jakieś tam buraki, marchewkę, pietruszkę, no po prostu większość warzyw, ale cebulę powinniśmy omijać. Cebula nie działa tak super na odporność jak czosnek. Jeżeli zastanawialiście się, a pewnie tak, bo pisaliście do mnie, jak działa czosnek, to jak sobie wpiszecie w YouTubie czosnek dla drobiu, spacja i nazwę mojego kanału, to wyskoczy wam odcinek, gdzie mówię właśnie o tym, jak zwiększyć odporność drobiu. Ale niestety, słuchajcie, no nie cebulą. Cebulę możemy podawać w małej ilości. I teraz uwaga, co to znaczy w małej ilości? Bo też się tutaj pewne osoby zastanawiały, jak ja tak mówię, żeby podawać kurom w małej ilości. Moi drodzy, mała ilość to nie jest codziennie mała ilość, tylko mała ilość to jest mała ilość raz w tygodniu. Czyli podajemy na przykład trochę raz na tydzień, na przykład w taki poniedziałek rano albo po południu, w zależności jak tam chcemy. I to jest ten dzień i innego dnia już nie podajemy. Czyli nie robimy tak, że podajemy, słuchajcie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w bardzo małych ilościach, żeby to rozkładać. Wolałbym i lepiej by było, słuchajcie, z dwojga złego, żeby podać raz jednego dnia więcej, a potem nie podawać, żeby ten organizm u drobiu się ustabilizował, niż jeżeli mielibyśmy codziennie karmić niekorzystnym pokarmem dla kur. Mówiłem, dlaczego jest on niekorzystny. Cebula, słuchajcie, może wywoływać na przykład biegunki, może wywoływać jakieś problemy generalnie ze zdrowiem, wcale tej odporności jakoś nie zwiększa, a wręcz z tego, co słyszałem, nie robiliśmy żadnych badań, ale słyszałem, że mnóstwo, słuchajcie, różnych danych i mnóstwo osób wskazuje na to, że później jajko brzydko pachnie właśnie po cebuli od kur. Więc tutaj trzeba by było to zweryfikować, sprawdzić. Jeżeli macie takie informacje, to oczywiście się podzielcie, napiszcie. A już przechodzę do tego, jak podawać i ile podawać. Ile podawać, to już mam nadzieję, że każdy mniej więcej wie. Tu też nie chodzi o to, żeby podać, słuchajcie, główkę czy jedną cebulę na jedną kurę, tylko to trzeba tak z głową nawet jeden taki mały plasterek, tak to nazwijmy, można podać na jedną kurę, jak najbardziej wystarczy. Kiedy tą cebulę można podać? No jeżeli wam została w domu, jeżeli faktycznie nie macie co z nią zrobić, nie chcecie jej wyrzucić, nie wiem, wy jej nie jecie albo coś innego tam, jakaś sytuacja może dostaliście, wtedy można kurom podać. Natomiast generalnie nie skupiajcie się na tym warzywie. Są inne warzywa, które możemy kurom podawać i działają bardziej korzystnie na drób. Kolejna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o cebulę, jak podawać, w jakiej formie. No i tu mamy różne możliwości. Jakaś, słuchajcie, czy to gotowana, czy z parowanymi ziemniakami, czy tak jak wam zawsze mówię, można gdzieś na wybieg rzucić, do karmidła, do korytka, tak jak tylko i wyłącznie my tylko będziemy chcieli. Więc tutaj nie ma to większego znaczenia. Grunt, co jest najważniejsze, żeby nie podawać jej za dużo, ale wydaje mi się, że po dzisiejszym odcinku raczej już wszystko będziecie wiedzieli. Jak widzicie, nie podaję tu parametrów tego, co ma cebula w sobie, jakie witaminy, jakie minerały, jakie wartości odżywcze i tak dalej, bo nie ma takiej potrzeby. Podaję wam suche fakty, to co jest potrzebne hodowcom, a teraz się zagłębiać, słuchajcie, w jakieś cyferki, dokładnie dane, co ile czego ma cebula w sobie. Myślę, że nie ma to najmniejszego sensu. W tych małych hodowlach raczej skupiacie się na tym, żeby po prostu ten pokarm był kurom generalnie dostarczony, a niekoniecznie potrzebujecie wiedzieć,
ile dokładnie czego ma ta cebula, czy ten burak, czy ta marchewka, jakich wartości w sobie. Także bym się wystrzegał. Tutaj słuchajcie, też ważna sprawa, bo jeżeli kurka złapie taką biegunkę po niewłaściwym pokarmie i będą te objawy tak zwane podstawowe, czyli po pierwsze ta biegunka, a potem może się to bardziej rozwinąć ze względu właśnie na pogodę. Kury raz wyjdą na zewnątrz, owieje je, coś się wydarzy, potem wrócą i zaraz się okaże, że będą chore. Także no tutaj naprawdę, słuchajcie, bacznie bym się przyglądał temu, żeby unikać mimo wszystko pokarmu niewskazanego. Jaki to jest pokarm, to też tam mówiłem na innych filmach wam dokładnie, czego kurom nie polecam, nie zalecam podawać. Jak sobie wpiszecie na przykład rośliny trujące albo pokarm, którego nie należy podawać drobiu, to wyskoczy wam właśnie film u mnie na kanale, gdzie mówię o tym, jakiego pokarmu w ogóle lepiej kurom nie podawać, bo po co, słuchajcie, ryzykować i potem wydawać dużo pieniędzy na jakieś tam antybiotyki czy inne leki, albo w ogóle stracić hodowlę, bo się okaże, że po tygodniu, dwóch, trzech kury nam padną. Także nie ma to znaczenia, ale tutaj pytaliście mnie o cebulę też w komentarzach parę osób, więc stwierdziłem, że nagram. Miałem nie nagrywać o tym warzywie, ponieważ no nagrywać bardziej o warzywach, które faktycznie możecie podawać drobiu. Natomiast no tutaj też taki odcinek się przewinie. Myślę, że ci, co są zainteresowani, to go obejrzą i będą już wiedzieli po prostu, czy tą cebulę warto podawać, czy nie warto, czy w małych, czy w dużych ilościach. Co do odmiany cebuli, bo też pytaliście, nie ma to, słuchajcie, znaczenia, jaka by ona nie była, czy taka, po prostu ja wam nie zalecam, żebyście ją podawali. W małych ilościach oczywiście można, ale po co? Jeżeli mamy inne warzywa, to myślę, że nie ma sensu podawać akurat tego warzywa. Kolejna rzecz dotycząca, słuchajcie, cebuli, co też dość istotne. Pytaliście mnie, czy w ogóle warzywa trzeba myć dla kur. Niekoniecznie, moi drodzy. Wiadomo, że lepiej je przetrzeć, natomiast kury, tak jak rzucicie gdzieś tam na wybieg, no też to się trochę zanieczyści, ale kurom to nie przeszkadza, one cały czas po wybiegu chodzą, ten organizm jest na tyle przystosowany, że tutaj nic złego się nie stanie, także nie popadałbym w jakieś większe paranoje. Oczywiście, gdyby się, słuchajcie, pojawiły jakieś pytania, komentarze, coś byście chcieli wiedzieć, to śmiało piszcie. Jak widzicie, sporo kur jeszcze jest w kurniku, parę kurek jest na wybiegu tylko, no ale jakoś tam sobie chodzą i tak jest lepiej niż było ostatnio. Troszeczkę cieplej się zrobiło, więc kury korzystają z okazji i właśnie sobie z kurnika na chwilę wyszły. Także na dzisiaj to tyle. Oczywiście, gdybyście, tak jak już wspominałem przed chwilą, jakieś pytanka mieli, to śmiało piszcie. Może temat nie został wyczerpany, natomiast co do warzywa, jakim jest cebula, wydaje mi się, że to byłoby wszystko. Także nie zawracajcie sobie, słuchajcie, nim głowy. Skupcie się na innych warzywach, które faktycznie coś tam drobiu pomagają i są dla drobiu faktycznie przydatne. To na tyle, jest parę odcinków zaplanowanych, także biorę się za wrzucanie wam tych odcinków, za nagrywanie kolejnych, no i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia, cześć.